Cześć, Nelly. Cześć. Myślałam, że nie przyjdziesz. Dlaczego miałabym nie przyjść? To dla ciebie. Kiedyś nie przyjdziesz. Zapomnisz o swojej starej ciotce Nelly, tak jak reszta naszej zasranej rodzinki. Znowu masz napad czarnych myśli. A znowu śnił mi się ten sen. Leżałam tam koło fotela 2 tygodnie. Nikt do mnie nie przyszedł, nikt mnie nie znalazł. Leżałam i gniłam. Robaki mi jadły, jak śmierdziało. Proszę. Za mocna ta kawa, nie wypiję tego. Dobrze, dobrze. Przecież wiesz, że nie słodzę. Ty nie słodzisz, ale ja słodzę. Ile razy ci mówiłam, że prawdziwa dama rozpoczyna dzień od filiżanki prawdziwej, mocnej, słodkiej kawy i papieroska. Potem możesz już nie słodzić, pić tę swoją rozpuszczalną lurę, jeść ten ryż z kiełkami. Ale rano masz być damą. Wolę być zdrowa, niż być damą. Ja tak robię od wielu, bardzo wielu lat i zobacz, jak wyglądam. Nie jedna chciałaby tak wyglądać. Jak kobieta skończy 60. rok życia, moje złoto, to może żyć, ile chce. Kawa i papierosy nie mają tu nic do rzeczy. Zrobiłaś zakupy? Tak. No, to co zwykle. A jak w pracy? Sporo wyciągnęłaś od tego Amerykanina? Wystarczająco. Zwolniłam go już. O, czy nie za szybko? Mówiłam ci, że odstawianie zakochanego to bardzo delikatna sprawa. Trzeba uważać, żeby nie zrobili jakiegoś głupstwa. Nie chcesz mieć chyba samobójstwa na sumieniu. Willy nie jest typem samobójcy. Wycelowałaś w kogoś nowego. Mhm. Ma pieniądze. Ma mnóstwo pieniędzy. Och, to dobrze. Musisz zarabiać i odkładać. Musisz zarabiać.